Dziękujemy za przybycie, pomimo tego, że to A środek wakacji, a B bardzo gorąco. I bardzo serdecznie chcieliśmy w imieniu zarządu podziękować panu wiceministrowi energii, panu Grzegorzowi Tobiszowskiemu, że pomimo licznych obowiązków znalazł czas, żeby w tej konferencji uczestniczyć i znalazł czas, żeby również państwu móc odpowiedzieć na pytania, które pewnie się pojawią. I proszę pana ministra o kilka słów wprowadzenia. Witam panu prezesu, witam serdecznie państwa świata mediów za obecność na konferencji. Jak państwo wiecie, przyjęliśmy pewną formułę, że co jakiś czas, szczególnie po tych okresach takich rozliczeniowych jak półrocze, jak koniec roku, się z państwem spotykamy, informujemy o tym, co się dzieje w Polskiej Grupie Górniczej. Stąd minął ten okres półrocza, a tym bardziej myślę, zainteresowanie naszym sektorem, które jest tak olbrzymie, a informacje są niekiedy tak abstrakcyjne, że z jednej strony czytam je z uśmiechem, a z drugiej strony też patrzę, ku czemu pewne informacje mają służyć, bowiem jeśli oceniać to, co się dzieje w branży i w otoczeniu sektora, czy wpływ naszego sektora węgla kamiennego na to, co w energetyce, to nijak się to ma do tych konkluzji, które czytamy w różnych informacjach. Stąd cieszę się, że państwo jesteście, że możemy dokonać podsumowania pierwszego półrocza, pokazać, na ile nastąpiła dynamika, bo nie ukrywam, że z pewną wielką satysfakcją, mówię to przy prezesach, oceniam te półrocze, gdzie były pewne zamierzenia, plany, i możemy już stwierdzić, że dzisiaj one zostały przekroczone, jeśli chodzi o pozytywne efekty inwestycyjne, nadzór nad procesami, które zostały rozpoczęte, a nawet coś, cośmy, czy zarząd właściwie wprowadził, gdzie rodziły się pewne pomysły integracyjne, jeśli chodzi o firmę w miesiącach, w pierwszym półroczu. Także, żeby nie przedłużać, bo mamy tutaj garść informacji konkretnych, oddaję panom prezesom głos i serdecznie dziękuję za państwa obecność. Naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Slajd pierwszy. To, proszę państwa, przygotowaliśmy informacje, które są zobrazowane i zaprezentowane w ujęciu porównania dwóch półroczy. Pierwszego półrocza roku 2017 i pierwszego półrocza roku 2018. I widzimy, że wzrost produkcji ogółem to jest niespełna 2%, w tym węgla energetycznego 3,5%. Natomiast w liczbach to mniej więcej wygląda tak, że jeśli uwzględnimy fakt, że nie prowadzimy już produkcji na ruchu Śląsk, to aktywa, które dzisiaj gromadzone, czyli aktywa produkcyjne Polskiej Grupy Górniczej do końca lipca wyprodukowały prawie 800 tysięcy ton węgla więcej. I to jest chyba najlepszy dowód na zobrazowanie wzrostu efektywności i wydajności Polskiej Grupy Górniczej. Te aktywa przejęły na siebie obowiązek uzupełnienia tej luki, które powstały po wyeksploatowanym ruchu Śląsk, i to jest praktycznie 800 tysięcy ton więcej w ujęciu pierwsze półrocze roku 2017 do pierwszego półrocza 2018 roku. Poproszę o slajd drugi. A przełożenie tej wydajności, efektywności na wyniki wygląda w ten sposób, że w 2016 roku, kiedy zaczęliśmy się z państwem spotykać, ja miałem tą przyjemność debiutowania jako osoba, która publicznie bierze udział w konferencjach, to mieliśmy minus 80 złotych wyniku na sprzedaży węgla. 1,73 rok później, a za pierwsze półrocze roku 2018 to jest 28,55 zł, co daje wynik po 6 miesiącach 287 milionów złotych. 287 milionów złotych po 6 miesiącach roku 2018. I myślę, że ta zmiana tutaj najlepiej obrazuje, czy te kwoty i wyniki najlepiej obrazują zmianę, która nastąpiła w Polskiej Grupie Górniczej. Proszę o kolejny slajd. Również na nim porównujemy wydatki półrocze do półrocza, które zostały przez spółkę adresowane i związane są z CAPEX-em.
I tutaj, jeżeli w pierwszym półroczu roku 2017 to była łączna kwota 814 milionów złotych, dzisiaj to jest 1 115 milionów złotych i wzrost z 56 do 75 złotych za tonę. Te wydatki są wyższe o 300 milionów złotych i kilka pozycji podaliśmy, żeby to Państwu zobrazować, czyli wzrost o 576 sztuk obudów zmechanizowanych. Ale gdyby to przełożyć na kwoty, to jest wzrost wydatków w porównaniu półrocze do półrocza o 100 milionów złotych. Jeżeli by przełożyć to na urządzenia transportowe, to jest 65 milionów złotych, a wydatki na nowe ściany, nowe wyrobiska, to co kiedyś sygnalizowaliśmy, to jest prawie 69 milionów złotych. Długość tras przenośnikowych, to też, żeby zobrazować, czyli tych najbardziej newralgicznych dla nas elementów wyposażenia, to 2 km dodatkowa długość i przygotowanie nowych ścian dodatkowe 7 km.